Półtora tygodnia zostało do twojej pierwszej obrony pasa mistrzowskiego Federacji EBU w wadze supersredniej. Kiedy rozmawialiśmy po raz ostatni, to było 3 tygodnie temu, trochę narzekałeś, że termin tej walki jest cały czas przesuwany. W związku z tym być może będziesz pod koniec przygotowań odczuwał jakieś przemęczenie, no ale chyba masz tutaj do dyspozycji takich nowych szkoleniowców. Przede wszystkim trener, jak mi tylko każe, do żadnego przeciążenia organizmu nie dopuścili się. Tak, mam na sali trenera Andrzeja, trenera Jarka, który tutaj pilnuje, patrzy się. Dzisiaj dojechał Mateusz, który też już ma wiedzę ogromną na temat boksu, też coś tam pomaga, zawsze coś tam jakąś wskazówkę, poradę udzieli. Faktem jest to, że ten termin był przekładany, to jest czwarty termin i te zmęczenie było. Już jest jeszcze, ale już nie tak jak było na początku. Tutaj z trenerami, że tak powiem, umiejętnie. Teraz łapiemy świeżość. Mam nadzieję, że już na 15 równo 10 dni ta forma będzie i tą formą wybuchnę. Sparingi już chyba zakończone, prawda? Nie, no jeszcze zrobię sparing. Jeszcze jeden lub taki jeden, jeszcze jeden i jeden zadaniowy, ale to już zobaczymy jak to jutro będzie, jak jeszcze jutro będę w dyspozycji, także na pewno zrobimy, na pewno będzie jeden sparing. Czy będzie ten zadaniowy, to jeszcze zobaczymy. Właśnie jak poszły te sparingi, czujesz się już gotowy na walkę z Mańkutem? Te wszystkie akcje, te schematy masz wypracowane? To się przerabialiśmy tam, przerabiamy mniej więcej tam, jak teoria jest taka, żeby na Mańkutach chodzić w lewo, bić prawą ręką. Na jednego Mańkuta to wychodzi, na drugiego nie. Tutaj miałem dwóch, trzech, czterech nawet sparing partnerów i tak można powiedzieć pół na pół, 50%. Ta teoria wychodziła, 50% ta teoria się nie sprawdzała. Czy się sprawdzi w walce z Degailem? Zobaczymy. Tu mamy taką opcję, typowe akcje Mańkuta lub normalny, zwykły boks na zawodnika praworęcznego. W mojej już długoletniej karierze zdarzało się właśnie, że wszystko to, co powinno wychodzić na Mańkuta, nie wychodziło, a wręcz przeciwnie. Także tutaj czas pokaże, w jakiej formie będziemy. Rozmawiamy w środę, a na środę w przyszłym tygodniu zaplanowany jest wasz wylot do Liverpoolu. Jak będą wyglądały te dni? Wiem, że chyba wracasz na dzień, dwa do domu jeszcze, tak? Tak, jadę jeszcze do dzieci, bo praktycznie od miesiąca maja te dzieci to mogłyby już na mnie mówić wujek, bo praktycznie widują mnie raz, dwa razy w miesiącu. Bardzo rzadko. Żona to samo. Mam nadzieję, że teraz przyjadę jeszcze na ten weekend, spędzę z nimi, że tak powiem, w gronie rodzinnym. I w poniedziałek, wtorek już jestem w Warszawie, trening 2 i lecimy do Londynu, do Liverpoolu, przepraszam. Czyli czwartek, piątek jeszcze trening i w sobotę wyjazd do domu, tak? Tak, jeszcze zrobimy jutro trening, w piątek trening, w sobotę delikatny taki trening już u siebie. Z trenerem Maciem Kuźmińskim, który tam jest u mnie trenerem w klubie. Też doświadczony, że tak się pochwalę, doświadczony też zawodnik, bo ponad 200 walk. Także z nim zrobię taki krótki trening i w poniedziałek już jestem z powrotem i jedziemy z trenerem Andrzejem dalej.